Nazywam się Piotr Tyborski, prowadzę zajęcia rzeźby w ognisku pracy pozaszkolnej, na które zapraszam. Chciałbym pokazać, jak to wygląda. Właśnie tak jak tutaj wpierw poprzez rozwałkowanie gliny, którą przygotowujemy do ceramiki. Później rzeźbimy w tej glinie i takie są właśnie tego efekty. Glina ceramiczna jest niesamowitym, elastycznym materiałem. To ja tylko chwileczkę trzymałem tę glinę, a już powiedzmy coś, może już tutaj coś wychodzi. Później po takim wylepieniu jest właśnie taka forma suszenia. Później tutaj prace dzieci, na przykład jest to jakaś muszla, czy też może być to kropelnica, czy też bardziej ambitne kompozycje, gdzie mamy tutaj do czynienia właśnie z taką sobie już postacią ludzką, gdzie uczymy się proporcji. Na zajęciach rzeźby również zajmujemy się rysunkiem sztalugowym i rysujemy martwą naturę, która jest bardzo potrzebnym elementem do zdawania na studia. Martwa natura jest właśnie tam w tle. Składa się z różnych właśnie elementów materiałowych, dlatego że jest szkło, jest metal błyszczący, jest szmata, draperia, butelka ciemna, dlatego też, żeby zróżnicować materiały, które często powtarzają się właśnie też i na egzaminach. Zachęcam wszystkich najmłodszych uczestników, którzy chcieliby uczestniczyć, brać udział w naszych zajęciach na pracę artystyczną w pracowni rzeźby.